Serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych w tym dniu na nasze przedstawienie pasji. Okres Wielkiego Postu i Wielkanoc to czas radości i zadumy nad tajemnicą śmierci Chrystusa, refleksji nad własnym życiem i tym, co wokół nas. Nasz świat to coraz więcej brutalności wśród ludzi, krzywdzenia siebie nawzajem. Stygną nasze serca, gasną przyjaźnie i miłości, coraz więcej w nas egoizmu, agresji i obojętności. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Narodziłem się ze śmierci, po to, żeby rozpalić i podsycać iskrę przebudzenia rodzaju ludzkiego. Niech te słowa Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie będą czasem rozwoju dobroci, miłości do bliźniego i przebaczenia. Serdecznie zapraszam na przedstawienie. Nie umiem być srebrnym aniołem, ni gorującym krzakiem. Tyle zmartwychwstań już przeszło, a serce mam byle jakie. Tyle procesji z dzwonami, tyle już alleluja. A moja świętość dziurawa, na ćwiarce włoska się buja. Wiatr gra mi na kościach mych psalmy, jak na koślawej fujarce. Żeby choć papież spojrzał na mnie, przez białe swe palce. Żeby choć Matka Boska, przez mur zbite wciąż deski. Uśmiech mi swój zesłała, jak ptaszka we mgle niebieskiej. I wiem, gdy łzę swoją trzymam, jak złoty kamyk z procy. Zrozumie mnie mały baranek najcichszej wielkiej nocy. Pyszek położy na ręku, sumienia wywróci podszewkę, serca mojego ocali czerwoną chorągiewkę. Rzekłem, gadać chcę z aniołem, do siwego stróża spoza kraj. Spytał nieba stróż o powód mej wędrówki do niebieskich bram. Rzekłem, chcę mieć jakiś dowód, że gdy minie czas, nie będę sam. Nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Zapytałem o sens w życiu mym i o prawdę zapytałem. Rzekł, mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie. Bo choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie, 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 nie jest łatwo. Jak głosić miłość, przyjaźń i przebaczenie, kiedy inni się wyśmiewają, gdy rzucają słowa raniące serce? Podaj mi swoją rękę, Panie. Jak głosić radość, gdy ma kłopoty, jestem zupełnie sama i nie mam nikogo, kto mnie pocieszy. Spójrz na mnie, Panie. Jak głosić modlitwę, wiarę, kiedy jestem zajęta, zmęczona lub nie mam ochoty. Przemów do mnie, Panie. Wiem, że cierpisz i rozumiem Twoje rozterki. Przyjmuję Twoją modlitwę, a nawet Twoją złość. Wiedz, że Twoje cierpienie jest też moim. Mój krzyż
przychodzi codziennie i pozostaje na jutro. Ludzie nie przestali mnie przybijać do drzewa krzyża aż do końca wieku. U kresu mych ramion szeroko otwartymi dłońmi każdego z was niosę. We śnie szedłem brzegiem morza z Panem, oglądając na ekranie nieba całą przeszłość mego życia. Po każdym z minionych dni zostawały na piasku dwa ślady. Mój i Pana. Czasem jednak tylko widziałem jeden ślad, ociśnięty na cięższych chwilach mego życia. Rzekłem, Panie, postanowiłem zawsze i z Tobą. Przyrzekłeś być zawsze ze mną. Czemu zatem zostawiłeś mnie samego wtedy, gdy było mi tak ciężko? Odrzekł Pan, wiesz, Synu, że Cię kocham i nigdy Cię nie opuściłem. W te dni, gdy widziałeś jeden ślad, ja niosłem Cię na swoich ramionach. Znaleźliśmy się w czasie, gdy zło rodzi zło. Niesprawiedliwość następuje po niesprawiedliwości. Szukamy tego, który uderzył, nie po to, aby mu przebaczyć, lecz by mu oddać jeszcze mocniej. Wszystko obraca się w atmosferze nienawiści. Mój bliźni potrzebuje mojego uznania, czeka na moją przyjaźń. To człowiek, któremu mogę pomóc jednym życzliwym spojrzeniem, dobrym słowem, serdecznym uściskiem dłoni. Nagle zjawia się ktoś, kto otwiera ten zatruty krąg, otwiera całą kim nową drogę. To Jezus wychodzi ze słowami przebaczenia, na spotkanie wroga ze słowami przebaczenia, aby mu nagle zjawia się ktoś, kto rozbija ten okrutny krąg. To Jezus wychodzi na spotkanie wroga ze słowami przebaczenia. Jego życie i śmierć dały poznać światu ogrom miłości i przebaczenia. Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich krwi mojej. Ojcze! Do kogo to mówisz? Nie ma żadnego Ojca, nie ma Boga, a nawet jeśli jest, to Cię opuścił, zostawił Cię, wcale się Tobą nie interesuje. Jesteś sam, całkiem sam, ha, 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 ha. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich mi mojej, nie jak ja chcę, ale jak Ty chcesz. Ojcze! Po co ta męka? Po co to robisz? Dla tych ludzi to banda tchórzy. Zostawią cię jeszcze tej nocy. Na nich chcesz budować swój kościół? Ha, 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 ha. Ojcze, jak chcesz, to wypiję ten kielich krwi mojej. Ojcze! Widzisz, nie warto. Ludzie nie są tego warci, byś za nich umierał. Myślisz, że jak za nich umrzesz, to nastąpi pokój i miłość? Sam zobacz, co oni zrobią z twoją śmiercią. Ha, 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 ha. Ludu, mój ludu, co żem ci uczynił? Czym cię zasmucił, albo czym zawinił? Jam cię wprowadził w kraj miodem płynącym, tyś mi zgotował śmierć znak chabiący. Thank you.
jak daleko odszedłeś od prostego kubka z jednym uchem, od starego stołu ze zwykłą ceratą, od ruszenia nie na niby, od sensu, od podziwu nad światem, od tego, co wielkie nie tylko z daleka, ale i z bliska, od tajemnicy niewykładanej na talerz, od matki, która patrzyła w oczy, żebyś nie kłamał, od pacierza. Ty byś stanął nawet na księżycu, a miłości byś nie miał. Nie masz pojęcia o słońcu. Ty byś poznał wszystkie tajemnice świata, a miłości byś nie miał. W twoich oczach nie zaświeci żadna gwiazda. Ty byś posiadał bogactwa całego świata, a miłości byś nie miał. Twoje serce stanie się kamieniem. Gdybyś usłyszał Twe imię wymawiane w wszystkich językach narodów świata, a miłości byś nie miał, będziesz tylko żywym trupem. Bez miłości jesteś umarłą istotą. Ojcze, nie wiedzą, co czynią. Ojcze! Robię postępu ułatwiać życie. Ciężki drewniany krzyż można zamienić na plastikowy. O Męce Pańskiej można przeczytać z książek lub posłać z płyt. Tak dużo pięknych nagrań z pasji. Kiedy przechodzisz swym ciężkim krzyżem pod oknami, najlepiej spuścić rolety. Odejść od okna. Usiądź w fotelu, napić się kawy, włączyć muzykę, przejrzeć gazetę. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Nerwy trzeba szanować. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Chryste, nałożono Ci krzyż, wciąż go dźwiga sam, bo pomóc Tobie zawsze jest ryzykiem. Można komuś się narazić. Twojego pokoju, abym siała miłość tam, gdzie panuje nienawiść, przebaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje niezgoda, wiarę tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje ciemność, radość tam, gdzie panuje smutek. Wśród złych moich uczynków, jak wśród traw ospałych, płynie Twój strumień, Panie, porusza moje ziemię, odkrywa moje skały, twarde, nieruchome. Pozwól za tym strumieniem i miodu, i mleka, ludziom wejść na nie, o człowieka, o miłość człowieka, modlę się, Panie! Choć tak dawno to się stało, widziałem.
Często zadaję sobie pytanie, dlaczego ludzie nie są w stanie uczuciach? Dlaczego to takie trudne? Tak łatwo kłamujemy sami siebie, przysięgamy kochać innych, a właściwie kochamy sami siebie. Wymagamy za dużo od innych. Ten drugi powinien być miły, uprzejmy i zrozumie nasze problemy. My natomiast nie musimy nic. Czy potrzebujesz, Panie, mego serca, by spędzić dzień na okazywaniu miłości każdemu bez wyjątku? Panie, oto daję Ci moje serce. Na drzwiach, którymi zakniemy przeszłość, niech będzie jedno słowo – przebaczenie. Nauczmy się przebaczać, jak Chrystus cierpiący na krzyżu. Daję Ci oczy, byś widział, daję Ci serce, byś kochał i oddech, byś przetrwał. Weź moje serce, abyś naprawdę kochał, weź moje serce, abyś przebaczył, zabierz ze sobą mój krzyż. Ojcze, Ojcze, Twoje ręce powierzam ducha mego. Cierpienie stało się narzędziem odkupienia dla człowieka. Jest ono okazją do ofiary. Droga krzyżowa przechodzi przez wszystkie drogi ludzi. Jeżeli pójdziesz za Chrystusem, droga krzyżowa zaprowadzi cię do zmartwychwstania. 40 dni po swoim zmartwychwstaniu Jezus wstąpił do nieba, powrócił do swojego Ojca i uczynił niebo celem każdego człowieka i pozostał obecny w Ewangelii po to, abyś Ty... Abyś Ty, który chcesz odkryć własną tajemnicę, tajemnicę świata, poznawał tak, jak Bóg poznaje. Abyś Ty, który chcesz, aby Ci się dobrze powodziło, miał pewność spełnienia wieczności. Abyś Ty, który chcesz żyć intensywnie z Chrystusem, żył wiecznie. Abyś Ty, który dąży do doskonałości, stawał się człowiekiem na wzór Syna Bożego. Chciał przyjąć mnie. Ile czekałem, by się odezwał, byś w me ramiona w końcu wtulił się. Ja wiem dobrze, co przeżywasz. Też dobrze, czemu płaczę? Jezusowi był potrzebny ogród oliwny, Judasz, Kajfasz i Piłat, Szymon i Weronika, krzyż, upadek i powstanie, Golgota, śmierć i grób, by mógł powiedzieć o swej miłości do każdego człowieka, do każdego z nas, by dać nam nadzieję, która wiąże się z przyszłością. Jest zmartwychwstanie, jak rzeka wolna od lodu. Zmartwychwstań w nas, Panie. Jak kwiat wystający spod śniegu. Zmartwychwstań w nas. Jak zieleń na drzewach wiosną. Jak ptak śpiewający w maju. Zmartwychwstań w
Ja słońce schodzące latem. Zmartwychwstań nas, Panie! Ja cisza złote jesieni. Zmartwychwstań nas, Panie! Ja wielka radość po smutku. Zmartwychwstań nas, Panie! Jak deszcz na wyschniętym polem. Zmartwychwstań nas, Panie! Jezusie, Synu Boży! Jezusie, Synu Człowieczy! Jezusie, jedyna nadzieja. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie, za to, że chcieliście tu Państwo z nami być dzisiaj. Chciałabym teraz moją kochaną ekipę, która tak ciężko pracowała nad tym, żeby to przedstawienie jednak wyszło. A więc tak, Urszula Dąbek, apostoł. Piotr Kołodziej, również apostoł. Robert Borowicz, apostoł. Nasz kochany diabełek Dorotka Dąbek. Strażnik Przemysław Cymbaluk, nasz przechodzień Piotr Kmiecik, jeszcze jeden strażnik Waldemar Panek, Jezus Piotr Sobczak, Weronika Ewa Gołębieska, aniołek Kasia Wołowiec, apostoł Barbara Całka i apostoł Bogdan Stroka. Mamy tu jeszcze Bogdan, chodź. To był nasz strażnik, tyle tylko, że stało się nieszczęście po małą rękę, dlatego chcieliśmy, żeby tu z nami dzisiaj był na scenie. Jeszcze raz wielkie brawa, bardzo Wam dziękuję.